W dzisiejszym odcinku opiszę oraz pokażę Ci wszystkie 8 zaawansowanych projektów stron internetowych, które stworzymy w szkole HTML i CSS. Przedstawię Ci także najważniejsze funkcje, które tam zaimplementujemy. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także pierwszy projekt to będzie stworzenie takiej faktury, którą tutaj widzisz na ekranie. Czyli mamy tutaj jakiś nagłówek, informacje o fakturze, informacje o sprzedawcy, o nabywcy, a także o pozycjach na tej fakturze. No i na dole mamy jeszcze jakieś podsumowanie i miejsce na podpisy. Jak możesz zobaczyć, nasza faktura będzie dobrze wyglądała na różnych rozdzielczościach ekranu. Tak ta faktura będzie wyglądała na małych urządzeniach, czyli na jakichś telefonach. No i do każdego ekranu ta faktura. Zostanie idealnie dopasowana, także na każdym urządzeniu będzie wyglądała poprawnie. Kolejny projekt to projekt CV z jakimiś domyślnymi danymi, także tak to wygląda na dużych ekranach. No i podobnie jak wcześniej, również to CV może zostać dopasowane na różne urządzenia, i tak to na przykład będzie wyglądało na telefonie. Czyli te dane kontaktowe i informacje o umiejętnościach przechodzą na dół. A na górze tutaj są te najważniejsze informacje o doświadczeniach zawodowych i wykształceniu. Także również pokażę Ci, jak sobie możesz stworzyć takie własne CV i opublikować, na przykład, jako strona internetowa. Trzeci projekt to strona główna wyszukiwarki Google. No i tutaj mamy z góry jakieś przyciski. Na środku, wiadomo, naszą wyszukiwarkę, logo, dwa przyciski. No i na dole mamy taki footer. I jeżeli sobie zmniejszymy ekran to zauważ, że również na każdej rozdzielczości wygląda to poprawnie. Tak to wygląda na tabletach, a tak to będzie wyglądać na telefonie. OK. Czwarty projekt to stworzenie bloga Modes Programmer, a właściwie tutaj tej strony głównej, czyli mamy tutaj jakiś nagłówek, mamy tutaj logo, mamy tutaj Navbar, informacje o najnowszych artykułach, wraz z możliwością do przejścia do konkretnego artykułu. Tutaj mamy takie przyciski, czytaj więcej, informacje, o dacie opublikowania, a także są wyświetlane tagi mamy tutaj z prawej strony taki sidebar a w nim wyszukiwarkę baner, tagi, informacje o najnowszych artykułach no i na dole mamy stopkę także taki dość zaawansowany projekt również stworzymy i co tutaj jest jeszcze ciekawe jeżeli zauważysz ten widok na telefony to zauważ, że tutaj mamy oczywiście responsywne menu i jeżeli będziesz na małym ekranie, czyli na telefonie no to możesz sobie tutaj oczywiście to menu rozwinąć lub schować w zależności od potrzeb. Także na wszystkich tych rozdzielczościach również nasz blok wygląda poprawnie. Następnie mamy stronę główną YouTube. No tutaj już jest troszkę więcej zabawy. Na górze mamy logo, wyszukiwarkę oraz przycisk do logowania. Następnie tutaj mamy kategorie. Po lewej stronie mamy takie, można powiedzieć, menu i zauważy tutaj, jak znajdziemy. Myszką to pokazuje się tutaj ten scrollbar, i tak samo tutaj ten scrollbar również jest zmieniony. Wygląda tak samo jak na platformie YouTube. Także z lewej strony mamy jakieś ikony z tekstem, możliwość zalogowania. Tutaj przejście do różnych kategorii, i tutaj jakaś stopka po lewej stronie. No i na środku, oczywiście, mamy wszystkie filmy. Także wyświetlamy tutaj miniaturkę, zdjęcie z kanału, tytuł, nazwę kanału, ilość wyświetleń oraz datę. Publikacji, i również to jest dostosowane pod różne urządzenia. Jeżeli sobie zmniejszymy rozdzielczość, to najpierw zdjęcia się pomniejszają, czyli nasze miniaturki na filmach. Następnie tutaj zauważ na tablecie, tutaj zostanie ukryte to menu z lewej strony, a także zmieni się ilość kolumn w wierszu z 4 na 3. Dzięki czemu te miniaturki mogą być odrobinę większe, i tak wygląda nasze menu z lewej strony. Oczywiście po najechaniu tutaj to menu jest podświetlane. No, jeżeli zrobimy jeszcze mniejszy ten ekran, to menu całkowicie jest ukryte i dostępne dopiero po kliknięciu w ten przycisk. I zauważ, że z trzech kolumn przechodzimy do dwóch kolumn wierszu, dzięki czemu na telefonach również ta miniaturka będzie lepiej widoczna. No i na najmniejszej takich rozdzielczości przechodzimy już tylko do jednej miniaturki, czyli tak naprawdę jednego zdjęcia w jednym wierszu. Także tutaj to akord mamy ustawione tak samo jak na YouTubie, czyli pod. Różne rozdzielczości mamy tutaj, różną ilość kolumn wyświetlanych w wierszu. Także takie zaawansowane mechanizmy również będziemy implementować do naszej aplikacji. Następnie omówimy sobie i stworzymy stronę logowania na platformę Facebook, czyli mamy tutaj z lewej strony informacje o naszych kontach i możliwość dodania nowego konta. Mamy z prawej strony formularz do logowania, no i na dole mamy stopkę. Po najechaniu tutaj na nasz awatar. Po pierwsze, e, mamy taką animację, że ten X nam się tutaj powiększa, i mamy takie podświetlenie z tyłu. Następnie, tutaj po kliknięciu w pola na naszym formularzu, mają one takie właśnie obramowanie. Także wszystko to wygląda identycznie jak na platformie Facebook. I tak samo, jeżeli sobie zmniejszymy tutaj ekran, to jest to dopasowane na różne urządzenia. Także tak to wygląda na dużych monitorach. Następnie mamy widok na tablety, i na koniec widok na telefon, Czyli jak widzisz, również jest dopasowane identycznie jak na platformie Facebook. Następnie stworzymy sobie stronę główną, tej strony szkoła HTML i CSS. No i tutaj już mamy wiele zaawansowanych elementów, na przykład takie pisanie tekstu na żywo. Także również pokażę Ci, jak taki efekt stworzyć. Tutaj z lewej strony mamy jeszcze nagłówek, a z prawej strony mamy dodane zdjęcie. Na górze oczywiście mamy menu. I po kliknięciu w menu przechodzimy w taki sposób do konkretnej sekcji. Także również to ci pokażę. Jeżeli tutaj będziesz chciał zobaczyć widok na telefon, to tak samo tutaj jest pokazane menu, które możesz sobie rozwinąć. Przechodząc poniżej, mamy tutaj przycisk, który nas przekieruje do zakupu. Mamy informacje o zapisach a także odliczanie do zamknięcia tych zapisów i jak widzicie tutaj jest aktualizowane na żywo, czyli tutaj mamy sekundy, minuty, godziny, dni. Następnie informacje o instruktorze. No i tutaj mamy też fajnie ten podzielony ten ekran. Z lewej strony mamy zdjęcie, z prawej mamy tekst. Pod spodem zauważ jak tutaj pojawiają się te kafelki w taki dynamiczny sposób. Także również to sobie omówimy Następnie mamy opinię na takich kartach z fajnym tłem. Co dalej? Tutaj mamy slider, także również pokażę Ci, jak taki slider stworzyć w samym HTML-u i CSS-ie. I oczywiście te slider również co kilka sekund są przełączane bez klikania. Poniżej, tutaj mamy jakąś podstawową sekcję, następnie sekcja z takimi efektami ładnymi pojawiającymi się na stronie. Tutaj mamy również jakąś podstawową sekcję. Tutaj mamy takie ładne karty z agendą Naszego szkolenia. Tutaj był fajny efekt, właśnie wyliczania i wyświetlenia w ten sposób wyników. Także zauważ, jeżeli sobie to teraz odświeżę, to zauważ, tutaj mamy taki efekt, który nam odlicza od zera do danej liczby. Także to również pokaże Ci, jak dodać taki efekt na stronę internetową. I następnie mamy najczęściej zadawane pytania, i tutaj mamy taki efekt pojawiania się ukrytego tekstu. Ok, no i to tyle. I oczywiście to wszystko będzie również dopasowane do różnych urządzeń. Także zobaczycie, jak to będzie wyglądało na telefonie. Także wszystko tutaj oczywiście jest idealnie dopasowane. Także pokażę Ci jak takie aplikacje responsywne tworzyć. Zauważę, że wszystko tutaj idealnie wygląda również na takiej małej szerokości. I tak to się będzie wyświetlało również na telefonach. Super. I stworzymy sobie również drugą wersję tej strony internetowej, gdy zapisy są zamknięte. I tutaj jest taka zmiana, że zamiast dołączenia do programu mamy taki przycisk dołącz do listy oczekujących. Jeżeli tutaj klikniesz, pojawia się taki ładny pop-up z efektem takiego przewijania z góry. Jeżeli tutaj wpiszesz adres e-mail, to zostanie zapisany do listy mailowej. Jeżeli ja sobie tutaj wpiszę na przykład jakiś adres, niech to będzie gmail.com, zapiszę się to zauważ, najpierw mamy taki fajny efekt zapisu następnie otrzymujemy komunikat, że udało się zapisać na listę oczekujących i tutaj możemy sobie zamknąć pop -upa. także w tej wersji również tworzymy tą stronę internetową no i na koniec stworzymy również sklep internetowy, który będzie już stworzony w bootstrapie no i tutaj podobnie, na górze mamy jakieś logo, wyszukiwarkę tutaj mamy kilka ikon, menu, możliwość wybrania kategorii Następnie mamy taki slider Informacje o popularnych produktach, jeżeli sobie tutaj właśnie najedziesz na te karty to zostają one powiększone Następnie jeżeli tutaj najedziesz na ten przycisk dodawania do koszyka to również ustawiany jest inny kolor tła i inny kolor czcionki Tak samo tutaj mamy jakiś efekt po najechaniu na nazwę produktu Jeżeli najdziesz na te ikonki to również są one powiększane, aha tutaj jeszcze na górze oczywiście mamy na czarno jeszcze taki mały pasek, gdzie możemy zarejestrować konto, zalogować się i mamy tu jakieś informacje kontaktowe. Tutaj mamy jakąś prostą sekcję podzieloną na cztery kolumny, następnie kategorie, no i tak wygląda jakaś podstawowa stopka. No i oczywiście również będzie to dopasowane na telefony, i tutaj również pojawia nam się rozwijane menu, i tak to będzie wyglądało na telefonie. Tutaj, jak widzisz, te karty są większe i tylko jest wyświetlany jeden produkt w jednym wierszu. Także wszystko to jest bardzo przejrzyste i fajnie to będzie wyglądać na telefonach. Ok. Także po poznaniu postaw HTML i CSS przejdziemy do praktyki i takie aplikacje stworzymy w szkole HTML i CSS. Po przejściu przez wszystkie lekcje stworzenie podobnych aplikacji nie będzie dla ciebie żadnym wyzwaniem i bez problemu sobie z tym poradzisz. Przy okazji nauka frontendu na tworzeniu takich aplikacji będzie szybka i przyjemna. Jeżeli jeszcze nie macie w programie szkoła HTML i CSS, to zapisy trwają tylko do najbliższego piątku. Jeżeli chcesz dołączyć, to link do zapisów znajduje się pod tym filmem. Jest też kod zniżkowy, dzięki któremu możesz dołączyć na najlepszych warunkach. Do zobaczenia w szkole HTML i CSS.